Cześć moi mili, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zrób to sam. Dzisiaj, jak się domyślacie, będziemy razem tworzyć taką fajną lampę, która na pewno nadaje się do pokoju Waszych maluchów. Zostańcie ze mną koniecznie. Do ozdobienia papierowej lampy potrzebować będziecie papierowej lampy, kleju w sprayu, poduszki z wypełnieniem poliestrowym, nożyczek, igły oraz nici. Tworzenie mojej lampy chmurki rozpocznę od przeciągnięcia kilku nitek. Ja użyję do tego takiej specjalnej igły do nawlekania koralików. Oczywiście, jeżeli nie macie takiej w domu, wystarczy najzwyklejsza do szycia. Zamontuję, myślę, około 5 takich sznurków. Właściwie, żeby było symetrycznie i dobrze wyglądało, wyszło mi 6 podwójnych nitek. Teraz następnym krokiem jest przecięcie mojej poduszki i wydobycie wnętrza, czyli poliestrowego wypełnienia, którym będę obklejała całą moją chmurkę. Takie mięciutkie. Teraz, moi drodzy, spsikam całą moją papierową lampę klejem w sprayu i zaczynamy od góry. Nie żałujcie kleju, żeby później nasz puch się bardzo dobrze przykleił. Żeby klej mi zbytnio nie zasechł, rozpocznę już przyklejanie puchu. Kochani, moja puchata kula, piękna chmurka jest już w zasadzie gotowa. Pozostaje mi tylko przyczepić do moich nitek malutkie obłoczki z pozostałości po wypełnieniu, które mi jeszcze zostało. I formuję sobie takie kuleczki i będę je przyczepiała do nitek. Moja lampa chmurka jest już gotowa. Odsunę Wam, żebyście lepiej widzieli. Powiem Wam, że jestem naprawdę mile zaskoczona efektem, bo na żywo wygląda fantastycznie. Mam nadzieję, że na ekranie również, ale jestem zachwycona efektem i na pewno powieszę tą lampę u mojego synka w pokoju. A jeżeli oczywiście szukacie gotowych rozwiązań na nietuzinkowe, oryginalne oświetlenie, to zapraszam Was do strony Homebooka. A ja na dzień dzisiejszy się z Wami żegnam. Zapraszam oczywiście tradycyjnie na kolejny odcinek z serii Zrób to sam. Pozdrawiam, pa pa!